Wyremontowana świetlica wiejska w Ruszkowie I w niedzielę 8 sierpnia była przystankiem dla włocławskiej 33. pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Do tej grupy dołączyli pielgrzymi z powiatu kolskiego. Dzięki szczodrości mieszkańców sołectwa możliwy był zakup produktów i panie ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Ruszkowie I przygotowały śniadanie dla pielgrzymów. Grupa liczyła około 150 osób. Na miejscu powitał ich proboszcz sanktuarium świętego Bogumiła w Dobrowie, ksiądz Andrzej Nowak. Bardzo serdecznie was, kochani, witam na Bogumiłowej Dzieli parafii Dobrowie. Bardzo serdecznie chcę prosić, byście też zanieśli modlitwy w intencji naszej parafii, naszych parafian przed tron Matki Bożej i tam o nas też wspomnieli, choćby w jednej zdrowaśce. A teraz życzę smacznego, częstujcie się, czym chata bogata. Dziękuję też paniom, które od rana ubijały się, trudziły i przygotowały to spotkanie. Szczęść Boże wszystkim, częstujcie się, miłego pobytu. Stali uczestnicy pielgrzymki podziwiali i gratulowali gospodarzom nowo wyremontowanego obiektu, gdyż pamiętali starą, wysłużoną remizę. Pątnicy przemierzą łącznie około 300 kilometrów, a o godzinie 6:45 wyruszyli w najdłuższy 45-kilometrowy odcinek. Śniadanie dla pielgrzymów doskonale wpisało się w założenia projektu, jakim objęta jest świetlica wiejska. Ma ona być miejscem spotkań i integracji ludności. Kochani, proszę tutaj bliżej siebie ludzi z muzycznej ekipy. Chyba, że jeszcze śpią. Pozdrawiamy, dziękujemy.